Witam Państwa na kolejnym filmie. Dzisiaj zorientowaliście się, że będę opowiadał, po tytule, żeście się zorientowali, że będę opowiadał o tak zwanych łowcach dusz. Kto to jest? No i muszę tutaj skorzystać z doświadczenia własnego. Przerobiłem temat i dlatego robię ten film, ale też robię dlatego, ponieważ ci łowcy dusz śledzą filmy. Ich było raptem tylko dwóch w moim życiu. Jednego poznałem w zeszłym roku, drugiego w tym roku. Zresztą oni się poznali. Ich poznałem, po prostu oni się sami zgłosili. Nie trzeba było ich szukać, oni się sami znajdą. Ale oni sami wywołali wilka z lasu. Ja bym nawet tego filmu specjalnie Państwu nie robił, chociaż nosiłem się od pewnego czasu z takim pomysłem, żeby niektóre elementy z tego, co mi tutaj nagadali, żeby to w jakiś sposób sprzedawać w filmach. Jeden element to Państwu po prostu powiem w następnym filmie. Natomiast tutaj chcę w ogóle pokazać wszystkie okoliczności, jak i argumentacje w komentarzach, ponieważ no, jeden z nich tam wlazł w te komentarze. Wcześniej w filmach dużo nie dyskutował, ale po prostu pod tym przedostatnim filmem to zaczął dyskutować dość ostro. I tak to się stało, że po prostu no, wywołał wilka z lasu. No i siłą rzeczy muszę powiedzieć o takich szczegółach, ponieważ jak to się stało, że ja poznałem jednego pana w zeszłym roku, jakie to były skutki, no i w tym roku i też jaki to był skutek. To byli tak zwani łowcy dusz. Ja ich tak nazywam. Może mnie inaczej ich nazwać, tak z jednego to bym nawet nazwał, że to latarkowiec jest. No, przynajmniej my to tak możemy tak nazywamy właśnie tego drugiego, ale chodzi o łowców dusz. I to jest w sumie film, to jest film dla niebocentryków. Ponieważ będziecie na to narażeni, jesteście na to narażeni, tak samo jak ja jestem niebocentryk, Viola też. I byliśmy siłą rzeczy narażeni po prostu na ataki właśnie tego typu osobników. I na czym polegały właśnie te ataki? Ale musimy, zanim to przejdziemy już do całości materiału, to musimy powiedzieć, jak oni się stało, że po prostu oni się pojawili. Oni mnie znaleźli, nie znaleźli mnie przez Facebooka. A drugi po prostu zadzwonił. No i teraz słuchajcie, całe mistrzo, na Facebooku trzeba było zrobić tak dobre wrażenie, żebym tym osobom zaufał. A więc cały czas musieli się w jakiś sposób uwiarygadniać. Przedstawiali ze sobą dość nieznaną mi wiedzę i nawet jeden z zeszłego roku to mi powiedział, że ty znasz prawdę, teraz się dowiadujesz prawdy, której nie znasz. Ale tak naprawdę byli to ezoterycy, tylko oni się bardzo dobrze ukrywali. Oczywiście z czasem zostali rozszyfrowani, natomiast oni się ukrywali. Na początku to jeden nawet podał się za takiego, który rozmawia z Bogiem, a więc wszystko, co mówił, inne rzeczy, mi tutaj pewne szczegóły podawał zgodne z prawdą, no tak wskazywało na to, że on rozmawia z tym Bogiem, nie? Tylko wiecie co, zawsze jest taki jeden szczegół, że on rozmawiał z Bogiem. On z Bogiem rozmawiał, słuchajcie, dobry chyba z 20 lat, nie? To gdzieś tego, ponieważ samość jego działalności to było 27 lat, to tak przynajmniej się do tego przyznawał. I oczywiście mam świadomość, że ta osoba ten film będzie oglądać. Ta druga też, spokojnie. Najciekawsze jest przed nami. No to właśnie to. No i co mnie zastanowiło jeszcze w tych kontaktach, ponieważ te osoby odwiedzałem parę razy, w zeszłym roku parę razy odwiedziłem, powiedzmy, tamto z poprzedniego okresu, z poprzedniego roku i tego tak samo tutaj dwa razy odwiedziłem. Odwiedziliśmy, bo razem tutaj z Violą też byłem. A więc były to takie kontakty, nie tylko kontakty, powiedzmy, takie jakieś tam na WhatsAppa, na telefon, tylko były też kontakty takie, gdzie widzieliśmy. Zresztą jeden mnie zna i drugi też nas zna, ponieważ zaraz dojdziemy do szczegółów,
jak to jest z tym tak zwanym prowadzeniem. Otóż w tych komentarzach, które Państwo czytaliście, osoby używały pewnej argumentacji. A więc argumentacja, która miała wskazywać, jakby miała wskazywać, że Viola, znaczy, że ja używając jakby tutaj używając w filmach sprawozdań Violi, to mówiłem w jednym z filmów poprzedniejszych, znaczy dawnych, takich filmów sprzed bodajże 2 lat, że wróżki jasnowickie mają kontakt z demonami. A więc o co tu chodziło? Chodziło o to, żeby wizję użyć moich słów, że to jest kontakt z demonami. No i widzicie, cały problem polega na tym, na czym się towarzystwo wysypało. Jak wniknąłeś tak dokładnie w to, co oni mówili, to zadawałem takie pytania dotyczące niebocentryzmu. Na przykład, od kiedy znasz niebocentryzm? Wiecie co? I nagle tutaj niebocentryzm staje się papierkiem lakmusowym. Proszę bardzo. I nagle ktoś, kto załóżmy, ja mam tam się 27 lat tymi sprawami zajmował, no to, to załóżmy, no 20 lat rozmawiał z Bogiem. No dobrze, ja prowadzę niebocentryzm od 4 lat, ale on się dowiedział dopiero o niebocentryzmie ode mnie. Jeden i drugi. Nie to, że ktoś mu powiedział, albo on w swoich wizjach zobaczył niebocentryzm. Nie, oni się wszyscy ode mnie dowiedzieli. Proszę bardzo, to jest najciekawsze. Ktoś zajmuje się na przykład 30 lat postrzeganiem pozazmysłowym i nawet twierdzi, że mógłby napisać książkę. Wiele osób prowadził. Pisał, tak, były takie komentarze, na pewno część z Państwa je czytało. Część mógłby, cały zeszyt ma zapisany takich osób, on je prowadził. O, uwaga, to jest bardzo ważna sprawa. Taka osoba prowadzi. No właśnie, prowadzi. Na smyczy, drobny szczegół. Właśnie wszyscy ci, którzy operują takimi określeniami, nie ważne co mówią, tylko ważne czego oni nie mówią. Tak samo właśnie jak w zeszłym roku, no ten pan też był rozmawiający z Bogiem, nie? No, w porządku. No dobra, niech będzie, z Bogiem rozmawiał. No przynajmniej tak twierdził, w porządku, pewne szczegóły mi tutaj podał. Podał, powiedzmy, szereg ciekawych rzeczy, które po prostu dotyczyły mojej tożsamości. No i dzięki temu mogłem po prostu rozgryźć swoją historię życia, a nawet mogłem rozgryźć moje poprzednie wcielenie. Jedno. Wiem, kim byłem 100 lat temu, ponad 100 lat temu i tak dalej. Kogo miałem za żonę w tamtym czasie i tak dalej. No, wiele szczegółów znalazłem, po prostu nie ma problemu. Znalazły się materiały w internecie, ponieważ była to osoba publiczna. No i można było sobie pięknie wytłumaczyć, wyjaśnić, dlaczego ja prowadzę pewną tematykę filmów i dlaczego ją akurat prowadzę i tak dalej, i tak dalej. No ale nie będziemy tutaj włazić w te detale. Państwo pisali różne komentarze. Pytali się o różne rzeczy. Skąd ja mam jakieś informacje, skąd to i tak dalej. No wszystkich tutaj męczy. I ale przede wszystkim zarzut tych tak zwanych rozmawiających, załóżmy, jeden z Bogiem, a drugi rozmawiał z Jezusem. O, powiedzmy tak. Ale on go specjalnie nazywał tego Jezusa. Wiecie, jak go nazywał? Chytrusem. Wiecie, to jest bardzo ważny szczegół. On praktycznie w drugim filmie nam się przyda. My to sobie tam wyjaśnimy. A więc go nazwał Chytrusem. No właśnie. A więc już możecie sobie zastanowić się, z kim on tak naprawdę rozmawiał. Jeżeli nazywał Chrystusa Chytrusem, o, w ten sposób. Ale użyto tej argumentacji. Teraz już dojdziemy do tego filmu, że zrobiłem kiedyś film, że wróżki jasnowidzy mają kontakt z demonami. A więc tutaj zachodzi tak zwany mechanizm pozornej logiki. Mechanizm pozornej logiki jest zawsze używany przez demonistów i ma na celu w jaki sposób zdyskredytować niebocentryzm. Cała walka, wiecie o co poszła? O niebocentryzm.
właśnie z tymi panami. Oni przyszli, oni mnie znaleźli. Oni się sami zgłoszą. To znaczy, oni się zgłoszą do państwa sami, tego typu łowcy. Okazuje się, że ci łowcy dusz, oni siebie znali, jeden drugiego. Spokojna głowa, proszę bardzo. Najprawdopodobniej pochodzą z jakiegoś ośrodka ezoterycznego, który był jeszcze w czasach komuny w Polsce, funkcjonował. I oni się znali. To nie jest takie towarzystwo zamknięte. Nawet komuna, kiedy nie było internetu, oni sobie w latach 70. powiedzmy uprawiali tak zwane uprawiali tak zwaną ezoterykę. Można tak to nazwać. Czyli kontakty z demonami. No i całość imprezy polegała na tym, żeby udając zainteresowanie, powiedzmy, czy powiedzmy to, że to ma się prawdę, czyli oni im chodziło o to, żeby się na tyle uwiarygodnili, żebym ja mógł po prostu im na tyle zaufać, żeby oni mogli mnie prowadzić na smyczy, dokładnie tak, na smyczy. Wciskać pewne informacje i tak dalej, żeby prowadzić po prostu tak, uzależnić od siebie. O, można tak by powiedzieć, uzależnić od siebie. I tak samo i ta druga osoba z tego roku, to ona się co do tych rzeczy przyznała, że ona 30 lat się tym zajmuje. Postrzeganie poza zmysłowym, mógłby napisać książkę, cały zeszyt ma. I może, a więc on ma ogromną wiedzę w tym zakresie, nie? A więc taka osoba, no tutaj też uchodziła za taką, która tutaj jest zorientowana, że kiedyś widziała, ale teraz nie widzi. No, powiedzmy, to co wibracją mu przeszkodziły chyba, nie? No ale, tak było. No i niestety te komentarze Państwo czytaliście. I teraz wracamy do tego filmu, który linkowano. Otóż w tym filmie, to jest też, powiedzmy, dobra manipulacja, no bo powiem, dlaczego polega, dlaczego powiedzmy, no tam manipulacja jest potrzebna akurat demonistom, akurat takim właśnie ezoterykom. Czy oni, możemy tutaj jeszcze się zastanowić nad tym, czy oni są świadomi tego, czy są nieświadomi tego, z kim oni rozmawiali, albo co widzieli. I tu jest odpowiedź bardzo prosta. To oni się ode mnie dowiedzieli o niebocentryzmie. Nikt im tego przez 30 lat nie powiedział. To jest bardzo ważny argument. Oni się ode mnie dowiedzieli i mnie szukali. Dowiedzieli się, wcześniej oni tego nie mieli pojęcia. Proszę bardzo, oni postrzegali to, czego się dowiaduje, jako prawdę. Jakąś prawdę, tajemną wiedzę. Coś rodzaju okultyzmu. Oni uważali to, że te gale nikt im nie powiedział o niebocentryzmie. A więc oni w tym momencie byli po prostu pod wpływem demonów. I są nadal. To nie to, że powiedzmy byli, są. No i być może będą do pewnego czasu. Oni nawet zadawali takie różne pytania w komentarzach. A co zrobisz, jak się nic nie stanie? To pięknie, bo myśmy mówili o tym, że się odpali pałac, tak? Słuchajcie, odpalenie pałacu to nie jest żadna. To nie jest żaden argument, albo to nie jest żaden jakaś tajna wiedza, odpalenie pałaca, bo to jest wiedza historyczna. Ten pałac kiedyś był odpalony i on jest, jego widać na mandalach, starożytnych mandalach i nie ma z tym najmniejszego problemu. To jest raz. Ja w zeszłym roku to mówiłem, ponieważ to jest analiza historyczna. Natomiast odwracamy teraz sytuację. Wiecie co, jak oni zadają nam takie pytania, to był jeszcze tam jeden, tylko tam powiedzmy z nich zadaje to pytanie, nie? No w porządku, zadaje to pytanie. No to ja zadam wam wszystkim tutaj, tym, którzy tak się powiedzmy tam hejtujecie, uważacie, że to jest bełkot. Piszecie tak. Kompromitacja. Albo maskarada. Czekaj, jakby tam tak się piszecie. Dobra, to mnie jak piszecie, tak piszecie, ale powiedzmy, lecę epitety. Wiecie co? Mnie to nawet nie rusza, bo tylko nakręcacie koniunkturę. I nawet YouTube, który różnie wszystko. Lajki, oglądalność i tam jeszcze inne komentarze różnie. Mnie to, powiem wam, nie rusza wcale. W świetle tego, co się dzieje, to w ogóle to są pierdoły. Dzikie węże i rajskie ptaki. Nie ma to znaczenia, to nawet nie ma.
pół internetu wali o tym, co robi, co wyprawia YouTube i tak samo na tym kanale to wyprawia, nic się nie stało. Nie ma to znaczenia. Wiecie, dlaczego nie ma znaczenia? Ponieważ ten, który ma to obejrzeć i z tego skorzystać, ten wejdzie na ten kanał i z tego wszystkiego skorzysta. Naszym celem nie jest po prostu przekonywanie kogokolwiek. Ja robię filmy na świadectwo. Pytaliście się Państwo, dlaczego ja robię film? Ja robię to na świadectwo. Kto skorzysta, ten skorzysta. Kto nie skorzysta, to nie skorzysta. Powiedz, to jest w zasadzie, nie chcesz, nie będziesz miał żaden problem. I tak samo właśnie z tym odpaleniem pałacu, no to zastanówmy się, wracając do kwestii odpalenia pałacu, to co z Wami będzie, jak on zostanie odpalony? Proszę bardzo. Nie trzeba tutaj dużo gadać. Proszę bardzo. Jak będzie odpalony, to co z Wami będzie? Będziecie się wtedy zastanawiać, co ja tam napisałem? Albo jeszcze, słuchajcie, to jeszcze przed nami są jeszcze inne cuda związane z poborem energii, ale jeszcze będzie tutaj taki, będziemy musieli zrobić film, znaczy zrobimy ten film następny, co jeszcze nas czeka oprócz odpalenia pałacu. To dopiero będzie jazda bez trzymanki, jak to się mówi. Ostra jazda bez trzymanki. A więc takie rzeczy. A my teraz wracamy do tego słynnego filmu, żeby właśnie skończyć myśl. Otóż w filmie powiedziałem to, że wróżki Jasnowicki, one mają kontakt z demonami. No i dobrze. No to teraz odwracamy sytuację. Dlaczego wróżki Jasnowicki, którzy operują kwestiami widzenia, czyli powiedzmy, że to jest postrzeganie pozazmysłowe, chociaż to nie jest żadne postrzeganie pozazmysłowe, z jednego powodu. To dlaczego tym osobom, jasnowidzom, nikt nie objawił niebocentryzmu? Czyżby Bóg przez, ja wiem, dziesiątki lat, no bo oni gdzieś tak po 20 lat się zajmują tym, powiedzmy, jakimś tam, załóżmy, nazywają to jakieś widzenie przez 20 lat, co niektórzy, bo tak popatrzyłem dzisiaj w internet, to oni się zajmują i nikt im nie powiedział, że żyjemy w kuli? Przecież to jest bardzo ważna kwestia, strukturalna. Też pytacie, albo zwracacie się z takim sformułowaniem, że a teraz to robisz filmy z typu Camerona, bo wcześniej no to ten niebocentryzm był, powiedzmy, ciekawszy, a teraz to jest jakiś Cameron, jakiś science fiction i tak dalej, w ogóle coś tam i tak dalej. Tak to niektórzy stwierdzają, ale dlaczego, właśnie tutaj jeszcze raz podkreślę tą kwestię, dlaczego ci wszyscy jasnowidze, którzy tak jasno widzą, przez dziesiątki lat nikt im nie powiedział o niebocentryzmie, że żyjemy w kuli. Czego im tego nie powiedział? Dlaczego? Z prostego powodu. Ponieważ są kontrolowani przez demony. To dlatego. Natomiast w przypadku Violi mamy zupełnie inną sytuację. Ona operuje energią z pałacu. To ona odczepia te wszystkie szerszenie na plecach, jeżeli można tak to nazwać. A ostatnio nawet zdejmowała krzyże, co z niektórych. No, a co to jest ten krzyż? To powiedzmy, to jest takie piętno pewne. To się uzyskuje takie piętno przy sakramentach, na przykład przy chrzcie, przy... Co tam jest? Bierzmowanie dalej? Bierzmowanie, komunia. I komunia. To są pewne ceremoniały, które po prostu dają, powiedzmy, pewne piętno na znaczenie. I to też można zobaczyć w formie krzyża z takim jakby Jezuskiem w środku. To też się zdejmuje i Państwo możecie sami sobie to zdjąć. Tylko trzeba po prostu chcieć to zdjąć i sobie to wyobrazić. Nie? Zwizualizować. O, w ten sposób. A więc tak to wygląda. A więc kiedy ja robiłem ten film stary, ja Wam Państwu to zalinkuję, powołałem się wtedy w tym filmie na panią Renatę Engel, która jest jasnowidzką, gdzie pan Berdowicz w Porozmawiajmy TV zadał jej pytanie. To było akurat chyba luty 2015, bo w styczniu to ja występowałem tam w tej Porozmawiajmy TV, miałem wywiad, tam są dwie części. Natomiast ona występowała po mnie, tam chyba już w lutym,
Ale ja Państwu w opisie do tego filmu, w stopce tam pokaż więcej, to właśnie wszystko zalinkuję, które minuty. I co ona odpowiada na pytanie, gdzie żyjemy? Czy żyjemy to i tam Berdowicz akurat mówi to. Gdzie żyjemy i co ona mówi? Żyjemy na zewnątrz, ale Ziemia jest pusta w środku. Czyli bzdura, czyli demoństwo. A więc widzimy z tego przykładu, że wróżki Jackowicy, które nic nie mówią o niebocentryzmie, są kontrolowane przez demony. Natomiast wyjątkiem jest Viola, która po prostu jest niebocentryczką. I tutaj się zaczyna problem. I tutaj demoniści musieli, powiedzmy, wsiąść na łysego konia i musieli pojechać na oklep. Nie było innego wyjścia. Ponieważ, przynajmniej ten drugi pan z tego roku, to on doskonale wie, że Viola operuje energią z pałacu. Takie rzeczy odchodzą, nie? I tutaj dla ciekawości w tej kwestii widzimy, jak ważny jest niebocentryzm. Niebocentryzm jest elementem prawdy i nie trzeba do tego żadnych wizji, żeby po prostu się przekonać co do niebocentryzmu. Bo to są dowody na tyle, na zasadzie metrówki. Jest tyle, można wziąć aparat fotograficzny, niwelator, są dowody geodezyjne i tak dalej, można wniknąć w temat. Nie ma z tym problemu. Natomiast dlaczego wróżki jasnowickie tego nie robią? No bo oni tego nie znają, bo są pod kontrolą demonów. A natomiast jeżeli chodzi o wizję, postrzeganie pozazmysłowe, a jasnowidzenie, to jest po prostu jasnowidzenie z elementem postrzegania pozazmysłowego. Jeżeli ktoś się 30 lat tym zajmował, to 30 lat doskonale powinien wiedzieć, że żyjemy w kuli, a on się dopiero musiał ode mnie tego dowiedzieć. A więc był przez 30 lat pod kontrolą demonów. I właśnie ci, takie osobniki, łowcy dusz, co oni chcieli zrobić? Oni chcieli mnie, ponieważ to wszystko opiera się o niebocentryzm w tym sensie, że ten niebocentryzm trzeba w jakiś sposób zniszczyć. A więc demony podjęły decyzję, że mnie sprzątną w zeszłym roku i zrobili sobie najazd na mnie, jak to najazd na chatę, w Sylwestra. Ja robiłem film, znacie szczegóły i tak dalej, nie? Natomiast w tym roku już, powiedzmy, ta cała wiedza, którą miałem wcześniej, ja miałem pójść do piachu, a więc można było mi mówić największe tajniki i inne rzeczy. Cuda na kiju można było mi tutaj powiedzieć. I wszystko miało cechy prawdopodobieństwa, ale ja miałem z tej wiedzy nie skorzystać, ponieważ miałem pójść do piachu, ja miałem zabrać tą wiedzę. To był, powiedzmy, cel demonów, czyli pierwsze wejście łowcy dusz. Nie, ale zaraz, jak wyszedłem ze szpitala, to zaraz podałem telefon pod filmem, no to się zgłosił następny łowca dusz, który zajmował się 30 lat łowieniem dusz. Czemu się przez 30 lat zajmował? On się nawet w komentarzach czytaliście. Czemu się zajmował? On się zajmował właśnie tak zwaną, on się przyznał do tego, że on książkę by napisał, prowadzenie jest i tak dalej, że on prowadzi. Tak. Uzależnia takie osoby i w ten sposób je zamyka na dotarcie do prawdy i wykorzystywanie zdolności umysłowych, widzenia pozazmysłowego do poznania prawdy. Czyli to jest jakby to, te osoby chcą te osoby zablokować. I co ciekawe, to jest najlepszy numer. Jak oni się znają, to jeden drugiego topił. Jak pytałem się w sprawie jednego drugiego, to ten topił tego pierwszego. Na zasadzie, ja jestem dobry glina, a ten to jest zły glina. To tak wyglądało. Bo to działa tak samo jak różdżka. Nie? Czyli ten wahadełko, nie? Słuchajcie, to jest tak samo. Wahadełko, co to jest? Dobry i zły glina. To powiedzmy jedna grupa demonów, tych niby pozornie dobrych, macha wahadełkiem. A później, w zależności od sytuacji, druga grupa, nie? A ten, który trzyma to wahadełko, to on nie musi nawet wiedzieć, kto tym wahadełkiem macha. A ja mu się wydaje, że to aniołowie, że to są dobre duchy. A to tam tym machają właśnie ten... I ja właśnie, zawsze demony, tylko powiedzmy, są dwie grupy. Albo raz jeden, raz drugi, no i po prostu tak powstaje tak zwane czytanie kart satanistycznych.
Na tym polega czytanie kart satanistycznych. A te karty satanistyczne to były bardzo duże, takie ofaliowane. Tutaj macie na przykład ten stół, nie? No to taka karta to gdzieś mniej więcej była połowa tego powierzchni tego stołu. Ja to widziałem. Ich było, słuchajcie, co najmniej chyba ze 6. Jakoś tak, plus minus. Mało tego. Mojego pochodzenia na tych kartach też jest. Tak, tak, ja tam też byłem zaznaczony. Jak najbardziej. Oni doskonale przyszli do mnie, bo nie wiedzieli, kim ja tak naprawdę jestem. Ja już kiedyś w szpitalu nawet mówiłem, że większość ludzi nie ma zielonego pojęcia, kim ja naprawdę jestem. Ale to nie znaczy, że to jest jakaś wielka tajemnica, tylko ja tylko mówię to w tym kontekście, że na tych kartach satanistycznych był mój tak zwany numer kodowy. O, tak. To ta moja kodowa nazwa, bo tak mnie nazywali sataniści. Oni mieli na mnie pewien numer kodowy. No, i to też widziałem. Czyli widzicie, dużo rzeczy widziałem, jak to się mówi, z drugiej strony barykady. Ale nie jest to jakaś wiedza potrzebna do życia. Nie jest to, to może niektórzy są zafascynowani tym, ponieważ oni mają poczucie, że mają, że nie są idą drogą prawdy. Chociaż sami oni, ci łowcy dusz, przyznawali, że wszystkiego nie wiedzą. O, no jest ciekawostka, wszystkiego nie wiedzą, ale wrażenie zawsze bardzo dobre robią. Ten z tego roku to miał na przykład taką aparycję i nawet jak przez telefon mówił, to było takie piękne słowa. Halo, halo. Słuchajcie, to jest takie bardzo charakterystyczne, które wzbudza zaufanie. I bardzo ważne jest u takich osób, że jest to element wzbudzania zaufania z tak zwanego z pierwszego strzału. Bo zawsze takie osoby muszą się w jakiś sposób uwiarygodnić u Państwa. Dlatego co mogą Wam zaoferować? Jeżeli Wam nie zaoferują jakiejś nakładki demonicznej, to wciągną Was w wiedzę, gdzie będziecie uzależnieni od tej wiedzy, będziecie chodzili jak psy na smyczy. A więc uważamy, będziecie uzależnieni od tej wiedzy i to tak na tyle mocno, że będziecie potrzebowali tego jak narkotyku. Będziecie cały czas spoczywali tu, a tu, tu. Będziecie nawet chcieli ich odwiedzać i tak dalej, różne rzeczy. W Twoim przypadku to akurat się to skończyło 2 razy w szpitalu. A czy w moim przypadku to skończyło się to 2 razy w szpitalu, ponieważ były 2 ataki. No akurat był jeden ten stary atak, który znacie, powiedzmy z Sylwestra. To był jeden atak, bo oni chcieli mnie zgładzić, a kanał Kulewska miał być zlikwidowany. No ale numer nie wypalił, ponieważ no, Ojciec Niebieski jest czujny. A ja starałem się zawsze mieć z nim więź, tą wiązkę energetyczną, to jest właśnie to zarośnięte czemiączko. Niektórzy się pytają, dlaczego zarasta jest i tak dalej. Tą wiązkę energetyczną dziecka małego można odbudować, to od razu powiem. I ją trzeba utrzymywać. A więc tą całą grę, którą miałem w zeszłym roku, ojciec widział niemiecki doskonale i wiedział to całą, powiedzmy, no, ten cyrk na kółkach, to on bardzo dobrze widział i dlatego podjął decyzję, że żyje do dzisiaj. A więc wszystko to poszło się w tych planach demonicznych bujać. Ale tutaj jest druga sprawa. No, dlaczego powie się do szpitala znów? Halo, halo? I tak dalej. Dlaczego to było? Było to potrzebne, żeby w jakiś sposób niebocentrum został zdyskredytowany. Ośmieszony i dlatego... oczywiście też numer nie wypalił, ale to na poziomie zwykłej argumentacji, ponieważ chciano, żebym ja zrobił film i udowadnił, że Bóg jest kobietą. Ta kobieta nam się w ogóle w następnym filmie pojawi. Bo po prostu to będzie drugi film. Nie chcę tutaj już tego tutaj powiedzieć. Ona się pojawi nam jak zemsta nietoperza. Czyli nietoperz, co robi on lata, nie?
On ciągle lata, nie? Czyli tam się to pojawi właśnie, co to, dlaczego właśnie to był ogromny nacisk tego ezoteryka, nacisk, żebym ja zrobił ten film. Po to, żeby część ludzi w to uwierzyło i żeby po prostu dostarczali energii. To tak mówiąc bardzo skrótowo. Żeby dostarczali energię. No pytanie, komu? Właśnie energii temu tak zwanemu chytrusowi. Czyli Jezusowi pod nazwą chytrus. Bardzo ważna sprawa. Ale to będzie w następnym filmie. A więc to był generalny cel strategiczny. I oczywiście to też poszło się bujać. Z tego powodu, że no argumentacja ma tą cechę, że jest po prostu zawsze mordercza. Po prostu, jeżeli coś.